Ekspozycja Dzień jest za krótki, czyli historie wzięte z życia artystów, tym razem zagości w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Tytuł narodził się podczas rozmowy kuratorki wystawy Magdaleny Ujmy ze znajomym dyrektorem galerii, artystą. Mówiłam mu, że mam taki pomysł, żeby zrobić wystawę o tym, jak artyści odnoszą się do codzienności i opisują swoje codzienne życie w sztuce i jak godzą artyści właśnie takie życie rodzinne, pracę z pracą artystyczną. No i właśnie ten mój kolega westchnął i powiedział: no wiesz Magda, dzień jest za krótki. I pomyślałam sobie, że to jest idealny tytuł na wystawę, zwłaszcza, że brzmi bardzo bondowsko w tłumaczeniu angielskim, The Day is Not Enough. To brzmi zupełnie jak tytuł filmu sensacyjnego. Prace wchodzące w skład wystawy prezentowane są w naszym mieście po raz pierwszy. Ich twórcy to najsłynniejsi polscy artyści sztuki współczesnej, młodego i średniego pokolenia. Zbiory są niezwykle bogate. Mamy malarstwo znakomite, klasyczne, rysunek, który jednakowoż przeradza się w pokaźną instalację, bo jest to praca złożona z 770 rysunków pana Mariusza Tarkawiana. Mamy dużo projekcji wideo i wreszcie wykorzystamy nasze wideoboksy. Mamy tutaj komiks również. Mamy prace klasyczne i mamy prace bardzo awangardowe, instalacje, mini instalacje i obiekty. Spośród prac 26 artystów na szczególną uwagę zasługuje m.in. film nakręcony przez grupę artystyczną Azorro. Dokumentuje podróż, jaką artyści odbyli z Krakowa do Wiednia na wystawę poświęconą współczesnemu wideo polskiemu i byłby to bardzo nudny film, gdyby nie to, że artyści posługują się cały czas łaciną. I nie tylko artyści, ale też i osoby, które spotykają, na przykład przechodnia na ulicy, którego pytają o drogę, czy pani w kiosku i tak dalej. Czyli film, który jednocześnie jest zanotowaniem codzienności, ale z drugiej strony też zawiera w sobie jakąś metaforę. Bardzo wiele jest takich prac, które opowiadają pewną historię. Zależy mi również na tym, żeby Państwo, którzy oglądają wystawę, mogli własne historie również dopowiedzieć sobie, jakby żeby te prace obudziły w osobach, które oglądają wystawę, ich wspomnienia. Tutaj często fikcja miesza się z prawdą. Wystawa dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępniona była już w kilku miastach na terenie całej Polski. W Kielcach czynna będzie do 11 maja. Projekt zorganizowano w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego, którego twórcą jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.